Dwóch zdobywców Fortuna Pucharu Polski, czyli Marcin Cebula i Władysław Gutkowski z nami. Panowie, piękny sezon, powoli dobiega końca, wiemy już, że na stulecie klubu wieńczymy go Pucharem Polski minimum trzecim miejscem. Czy do Was w ogóle dociera to, co się stało kilkadziesiąt minut temu, bo jako drużyna przechodzicie do historii naszego klubu? Powiem szczerze, że chyba tak nie do końca. No wiemy, co się wydarzyło, ale myślę, że dopiero jutro jak staniemy, to sobie zdamy sprawę, co zrobiliśmy, bo myślę, że to jest mega, mega wynik. Fajnie, że to się też stało teraz, jak jest stulecie klubu i co, no jeszcze teraz walczymy o wicemistrzostwo. Gutek, jak oceniasz w ogóle ten mecz finałowy, bo łatwo nie było, zresztą tego się spodziewaliśmy, bo Arka się w tych meczach finałowych też specjalizuje, wiemy, jakie niespodzianki potrafiła zrobić. Jak to teraz na chłodno oceniasz? Te ostatnie minuty to naprawdę niesamowite emocje. No dokładnie tak jak mówicie, nie? Że ten mecz był bardzo ciężki dla nas, no i byliśmy na to przygotowani, że Arka będzie tak grała z tylu bardzo mocno i schodziło na 6 obrońców, czy nie wiem, na 5 i bardzo nisko grali, no ale dobrze, że w tej końcówce daliśmy sobie radę i naprawdę taki szacun dla chłopaków, którzy wyszli na zmiany i wyciągnęli ten mecz, że no to dlatego właśnie to się nazywa drużyna. Szkoda, że ten na nas nie znał wcześniej, bo tak. Zeszliśmy i poszło, także myślę, że to był klucz. Najważniejsze, że tak jak mówiłem, nie, że jesteśmy jedną drużyną, że nieważne ci kto gra od pierwszych minut, czy od ostatnich, no ale chłopaki wyszli, pokazali swoją klasę i zrobiliśmy ten wynik wszyscy razem. Dla ciebie, Gutek, tegoroczna edycja Pucharu Polski była wyjątkowa, bo akurat w finale nie wpisałeś się na listę strzelców, ale we wszystkich poprzednich meczach zawsze bramka na twoim koncie i udział też twój indywidualny w tym sukcesie jest ogromny. No to jest, myślę, że to nie tylko mój udział i mój sukces, tylko to jest drużynowy sukces. Tak jak razem wszyscy wychodziliśmy na ten mecz i wszyscy razem wygrywaliśmy. Wiadomo, że może w lidze troszkę czasami było słabiej czy coś innego, no ale najważniejsze, że zdobyliśmy ten puchar i dla mnie to jest wyjątkowy taki puchar, bo to jest dla mnie pierwszy i nie ostatni i myślę, że to zostanie w pamięci do końca życia. Marcin, w ogóle z Marcin i Gutek, co w ogóle dla Was znaczy to trofeum, bo Gutek wspominasz o tym, że to jest pierwsze trofeum na Twoim koncie, także mówię, co dla Was indywidualnie znaczy triumf w tym pucharze? Nie, no to jest mega wydarzenie, tym bardziej, że jeszcze jak byłem w Koronie, to z Arką Gdynia odpadłem w półfinale, także gdzieś tam w głowie to miałem, żeby się delikatnie zrewanżować i fajnie, że się udało, także no nie tylko się cieszyć, no dzisiaj by to pozostało. Wiemy, że przez obostrzenia i przez ciągle panującą pandemię tutaj naszych kibiców nie było na trybunach. Co chcecie im przekazać, bo wiemy doskonale, gdzie jeszcze klub był kilka lat temu, w którym miejscu? Najpierw chciałbym im przekazać, że czekamy na nich, na ten pierwszy mecz, kiedy oni przyjdą na Limanowskiego i wszyscy razem będziemy się cieszyli ze zwycięstwa i mam nadzieję, że to już będzie w najbliższych miesiącach, jak zaczniemy nowy sezon i puchary i mam nadzieję, że oni będą z nami, będą nam pomagali i wspierali nas. Kurczę, no nie ma co mówić, no to było akurat dzisiaj smutne, że nie mogli być z nami, tylko nas mogli oglądać, ale myślę, że mogą być nas dumni i tak naprawdę zrobiliśmy to dla nich. Panowie, dzisiaj na pewno radość będzie ogromna. Myślę, że na pewno świętowanie, na które zasłużyliście. Ale wiemy jeszcze doskonale, że cały czas mamy jeszcze jeden cel do osiągnięcia. Przed nami 3 mecze decydujące, 3 finały. Także jeszcze trzeba tą kropeczkę nad i postawić. To no tak jak najbardziej. No wiemy, co nas jeszcze teraz czeka. Walczymy o wicemistrzostwo i zrobimy wszystko, żeby to drugie miejsce zostało w Częstochowie. Dziękuję bardzo.